Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Chyba to oto Finding Teddy 2 od tego samego studia, od tego samego producenta i od nawet tego samego wydawcy. Dobra, jak widzicie, już się na początku różni. Mamy napisy polskie, sterowanie. Nie wiem, czy będzie mi potrzebny pad do tego. Chyba nie, mam nadzieję. Dobra, to gramy. Okej. Zobaczymy, co nas czeka. Okej. Mamy jakąś scenkę. Świat Exiguse zamieszkały jest przez potwory oraz rządzącym nim królem Tarantem. Boże, to tłumaczenie. Ten rządzi krainą żelazną ręką, jest twardy. Ha, okej. Dobra, przeczytacie sobie, myślę, że sami. Dobra, czyli w dużym skrócie, Tarant, ten duży pająk z poprzedniej części, rządził krainą, żył w zgodzie z ludźmi, ale jakiś tam, oczywiście walka o tron musi być, no i jakiś tam złodupiec zawładnął więzi Taranta, no i musimy znaleźć jakieś cztery kryształowe jaja, żeby otworzyć jakiś portal Exodiusa i żeby wspomóc odbić Taranta. I dobra, jesteśmy w pokoju, jesteśmy już tą dziewczynką nieco bardziej dojrzałą. I w tle widzę nawet Goku i Vegetę na plakacie. Poważnie? Okej. Okay. Sterowanie. Jakie jest sterowanie? Dobra, nie wiem. Jeszcze nie wiem. Okej. Dobra, to jest atak, to jest skok. O Jezu, muszę sobie zobaczyć nawet na klawiszologię samemu. Dobra, chwila nauki. P-atak, L-skok. I myślę, że póki co tyle. Może gra nas nauczy czegoś więcej. Dobra. Okej, możemy iść. A jak otworzyć? He, he, he.
Goddammit. Dobra, otwieranie z X-em. Bodajże. Dobra. Mniej więcej już znam sterowanie, idziemy dalej. Nie, otwieranie z Z-ką. O, i tam jest nasz pluszowy miś. Magiczny pluszowy miś. Okej, okay, co nas czeka? Podróż do innego świata. No dobra, spadamy. Nie wiem, czy to dźwięk się tak buguje, czy to jest taki po prostu soundtrack. Trochę to dziwne, ale niech będzie. Cmentarz. A, ten misiek jest z nami od razu. Jesteś teraz w Exidus. Anguis przejął kontrolę nad swoim świecie, nad swoim światem i musimy go powstrzymać. Obecnie będą biblioteki. Pośpiesz się. No takie to tłumaczenie jest takie, wiecie, jakby, no, z Google Translate. Tak jakby się wydaje, ale zobaczymy. Dobra. Mogę niszczyć itemy. To pewnie muszę przesunąć. Okej, okay, czyli są elementy logiczne. Wysoko raczej nie podskoczę. Zobaczmy. No. No dobra. Tam też coś jest. No dobra, no to przerodziło nam się w taką dosyć ciekawą platformówkę. Oj, to myślę, że szybko tego nie skończę. Okej. Okay. To sobie przesunę, by wskoczyć na to. No nie, teraz nie wskoczę z powrotem. Tam jest jakaś skrzynka. Dawaj! Okej. Okay. Jeszcze może troszeczkę. Okej, okay, dobra. Dam radę, dam radę. I Z. Ło, jakieś coś. A to są monety, dobra, to jest waluta. Okej, okay, to będziemy mogli kupować sobie prawdopodobnie jakiś osprzęt. Bardzo mnie to cieszy. Taki platformowy RPG. Kurde, dawno w nic takiego nie grałem. Będzie fajnie. Tak myślę. To chyba znowu muszę. Tak, oczywiście. Czym ty jesteś? Mogę się wspinać po tym. Tryb Zeldy. Ryb wszystko, co istnieje. Nawet trawę. Dobra, czyli po prostu sobie póki co przechodzimy z lokacji na lokację. O nie, jest jakiś złodupiec pierwszy. Dobra, ja mam go pewnie zaciukać. Ha, dobra. Nie było to jakieś specjalnie skomplikowane. A, dobra, to u góry to jest życie. Każde zabicie przywraca mi życie. Nawet nie czuję, gdy rymuję. Okej, okay, tutaj jak wpadnę, to nie ma mnie. Okej, okay, dobrze wiedzieć. Ale go dziabnąłem. Jakimiś czaszkami rzuca. Co to jest? To są jakieś pomniki. Aha, o kurde. Ja tego teraz nie wezmę.
Nie, nie mogę już przeskoczyć. Aj, trzeba było to inaczej zrobić. Ale okej. Dobra, umarłem po raz kolejny. Przeczuwam bardzo interesującą serię. Chyba, że mogę w podwójny skok jakiś zrobić? Nie. Nic. Nic. No i tam nie wejdę już. Autentyk. What the fuck? Co ja mam tu zrobić? Może muszę się cofnąć i przejść jeszcze raz. Zobaczmy. Zaraz zobaczymy. Póki nie znajdę innego sposobu. Nikogo tutaj nie ma. Już nikogo tutaj nie ma. Aha. Nie mam pojęcia. To jest mapa, ok. Dobra, czy jeszcze mam jakieś sterowanie? Klikamy, klikamy. Shift, Control, Alt, Tab. Nic. To jak ja mam to zrobić? Nie wiem, utknąłem. Oj, nie fajnie. Dobra, umarłem. Zobaczymy, co teraz. Tracę monety. Kontynuuj. Dobra, no nie wyszło. No nie, od początku, poważnie. Okej, okay. Przeczuwam długą serię. Bardzo długą. Teraz tego nie zbić. Będzie sukces. Okej. Czy tutaj czasami ustawienia zapisz master muzyki, muzyką, dobra. Co tu jeszcze mamy? Dobra, nie wiem, po prostu zostałem rzucony na głęboką wodę póki co. Następnym razem wezmę, podłączę po prostu pada do tego. Myślę, że będzie się lepiej grało i tym bardziej będę lepiej ogarniał sterowanie. Dobra, widzę, że tutaj muszę już przemyśleć każdy swój krok. Jak coś będę zbijał. Złodupce będą? Pewnie tak. Są! Manie, manie, manie. Gemy. Aha. A jak zostanę trafiony, to szybciej idę. Okej. Dobra, tu sobie zostawimy. I teraz... Teraz muszę zrobić jakoś tak. Dobra, tutaj. To muszę sobie przesunąć. Nie za daleko. I teraz mogę wskoczyć. A tam? A tam nie wiem, co mam zrobić. A może mogę te słoje w jakiś sposób podnieść? Nie, nic, totalnie. No nic. A, okej. Dobra, nie wiedziałem, że takie coś istnieje. Okej, dobra, to już nie będzie żadnego problemu. Jednak nie będzie. Okej, to ja mogę zbić wszystkie te dzbany.
Myślałem, że do... Aha, tych nie mogę w ogóle zbić. Niczego, po prostu mogę przeskoczyć w ten sposób. I jest to prostsze teraz. Dobra, no będziemy się uczyć, no cóż. Czym ty jesteś? Kamieniem. O, są specjalne ataki, dobra, już mi się to podoba. Teraz mam pewnie wbiec pod górę. Dokładnie. Dobra, teraz mogę grać, jak można biegać. A zobaczymy, co jest dalej. Dalej jest nic. Okej. No to włazimy. I tutaj jest jakiś jaszczur. Kim ty jesteś? To jest ten pewnie... Śmieje się ze mnie. O ty łachudro. Jakie zamczysko. Jest biblioteka. Okej, okay, mamy bibliotekę. Są trzy wrota jakby. Pójdziemy do tej... Pierw na lewo. Po kolei. Jest cała biblioteka. Tutaj co jest? Jakieś pomieszczenie. I skrzynia. Okej, okay, mamy księgę już pierwszą. Znalazłeś książkę, która pozwala na dostęp do lasu. Przejdź do głównej sali wskazanej przez książkę na mapie. Open map. Aha, i to mi wskazuje po prostu drogę, czyli tam nad wejściem było tym pierwszym. Okej. Okay. Coś tu jeszcze jest ciekawego? Nic. No dobra, ale fajny soundtrack, podoba mi się taki spokojny. Może mogę wejść jakoś tam na górę, że będzie coś ciekawego. Myślę, że zaraz, jak tego się używało, tak. Dobra, po drabinie nie mogę wchodzić. Wejdźmy tutaj. Co tu znajdziemy? Schody na górę. Stairways to Heaven. I tutaj są kolejne drzwi. Wygląda, jakby coś było ciekawego na górze. Sporo lokacji. Nie to. Dobra, wejdźmy. Nie mogę wejść. God damn it. Dobra, myślę, że to jest ostatnia lokacja. Przejdźmy w prawo zatem. Ile tu jest drzwi? What the fuck? Dobra, nie mam pojęcia. Tutaj też nic nie ma takiego, znaczy... Zakładam, że to pojawi się w następnym etapie gry. Okej, okay, idźmy po prostu tam, gdzie nam wskazuje książka na mapie. Biegł się. Tam wejść do góry nie mogę. Teraz w prawo. To jest to wejście. Tak, to jest to wejście. Pójdźmy jeszcze na prawo. Dobra, to jest świeczka zwykła. Boże, jestem przyzwyczajony, że mapa, znaczy, że skok jest pod spacją. Co tutaj jest? Ogrody. O. Dobra, tam jest woda, ja tego nie przeskoczę niestety. No dobra, czyli jesteśmy tak jakoby prowadzeni za rączkę.
Jeszcze na dole były jakieś drzwi, ale chyba były zamknięte z tego co widziałem. No właśnie. Pierw musimy zapoznać się z terenem. No tak, wszystko jest zamknięte. No trudno. Czyli idziemy po prostu do celu. Te drzwi na górze. Okej. No dobra, jest książka. No i co? Do góry. A jest ten, jest pomnik Taranta. Spoko. Dobra, tam wskikać tylko. Nie mogę, mogę, okej. To są drzwi jakieś, a ja chcę. O, sklep. trzymać górę. Aha, ja je oddaję po prostu tak, o. Co to jest? Warte 3000, what the fuck? Dobra, widzę, że tutaj będą batalie srogie. Nie, ja muszę po prostu do tego pada podłączyć następnym razem, bo... Ta gra jest ewidentnie podpada. Dobra, teraz gdzie? Okej, okay, aha, zostaniemy uniesieni ku górze. Las Ufara. Rozumiem, bo to jedna książka, odpowiednia jakiejś tam przygodzie, trzymać góra. Aha, i to jest teleport, ta księga. Okej, okay, wszystko wyjaśnione. Znaczy, jeszcze nie wszystko. Dobra, to mam już... Już mniej więcej wiem, jak to wygląda wszystko. Okej, okay, no, idziemy tam z powrotem. Zobaczymy, co tam jest. O, okej, okay, okej. Okay. Ułatwuj tą książkę. Piekielną. Dobra. To sobie pochodzimy tutaj trochę. Tu są strażnicy jacyś. Raz zejdźmy na dół sobie, rozwalmy to. Hajsu nigdy dość. Z tego co widziałem po zakupie, jakie możemy dokonać. Ciekawe. Kurde, jak ja lubię takie platformówki. Co to jest? No, to były jakieś owoce. Nie wiem, tam potrzebna... Myślę, że tam jest potrzebna jakaś umiejętność po prostu, bo... Bo tak. Myślę, że to bardzo logiczne. Już tak trochę się zgubiłem. Upadek z wysokości nic mi nie robi. Na szczęście. Dobra, cholera, ile jest tutaj rozwidleń. Co jest w tą stronę? Jakieś gluty. Tam mogę się jakoś dostać. Nie wiem, czy mogę się odbijać od tych, od ścianek. Przeczuwam srogi RPG. O! Mamy skrzynię, kurde. Bogactwo. Co to jest? Runa. Znalazłeś runę. Teraz trzeba znaleźć Musicom na instrument, który pozwala komunikować się z mieszkańcami Exidus, jak również interakcji z obiektami. Okej, okay, czyli system tych run całych zostaje zachowany. Bardzo fajnie, bardzo mi się to podoba.
Razem pierwszą, a ile ich jest, to nie wiadomo. Przeczuwam, że bardzo dużo. Dobra, to nie będzie takie łatwe. Czy ta runa jest wyświetlana w jakikolwiek... Jest. Mam jedną z... 6 razy 2, 12. Jedną z 12. Okej. Fajne. Dobra. Okej. No nie powiem, bardzo rozległa gra, jeżeli chodzi o to. Sterowaniem, co chwilę gubię. To jest jakaś droga do domu. I zaraz, zaraz, zaraz. Mówię, co chwilę gubię, kurde, sterowanie. Kolejna skrzynia, jej. Kolejna runa? Tak, kolejna runa. Tym razem da. To mam już dwie. Jeszcze 10 zostało. Okej, to są jakieś owocki. Zaraz. To jak ja mam to zrobić? No nie, botony. Tracę życie. Nie mogę, nie wiem. Nie umiem. Może te runy coś robią. What the fuck? Co to jest? Świetlik, śpiewać. No okej. Tobie znaleźć runy dla śpiewać, ok? Kolejna runa pewnie. Tak, tak, tak. Mamy kolejne runy. Póki co jeszcze nie wiem, jak używać tych run. Dobra, tam mogę zejść, widzę. Tobie mówić minąć do strażnik, aha. Ty, co mi powiesz? Tobie znaleźć znowu jagody. Dobra, tam nic nie ma chyba. Tu jest kolejne jakieś drzwi. A ty czego? Śpiewać do świetlik. Okej. Cokolwiek to znaczy. Może coś tutaj jest. Zobaczymy. Może gdzieś przejdę? Nie, nigdzie nie przejdę. Tak po prostu sobie było. Okej. No dobra, mówię, zapowiada się długa seria dosyć, bo nie wiem gdzieś w ogóle. Tutaj znowu jakaś skrzynia jest, jakiś totem. Mi imię Zan, okej. Bogactwo. Czyli z czerwonej skrzyń wypada bogactwo. Dobra, jeszcze tutaj są jakieś drzwi. Tam na dole jest znowu runa pewnie. Tobie znaleźć skarb. A, tu są drzwi znowu zamknięte. Okej. Dobra, tam idźmy po tamtą skrzynię.
kurde, strasznie dużo od wszystkiego. Na raz, nie ogarniam póki co. Musicom pod Q. Aha, okej, teraz mogę się jakoś komunikować z tymi. Jest Musicom. A tu mam leksykon jeszcze do tego. Aha, okej. Dobra, tego. Wow, okej, dobra, spoko. Czyli im więcej z nimi rozmawiam, tym więcej się uczę. Dobra, no z tym jeszcze się nie spotkałem w żadnej grze. Tobie lubić mi czapka, okej. Bardzo fajne. Fajny systemik. Kolejna runa. Muszę wszystkie runy na początku znaleźć. Coś tak sądzę i myślę. Tam w ogóle jest skrzynka, tylko ona jest zamrożona jakaś. Dokąd ja tędy dojdę? Znowu gdzieś, okej. Jest tutaj taki ogrom lokacji po prostu, że nie wiem gdzie iść. Nie wiem, może Musicom mam odpalić? Nie mogę. Dobra, no będzie jakiś sposób na pewno na dotarcie tam. Póki co nie znam go. Może mój Teddy Bear mi pomoże. A ja mogę je zaciukać? No dawaj, no pojaw się. Mogę. Aha. Dobra. Gdzie ja jestem? Okej, kolejna runa. Nie, to jest duży klejnot. A tamten gościu chciał jeden duży klejnot. Tam jest jakieś kurde owoce, what the fuck, o co tu chodzi wszystko? Nie wiem. Dobra, wrócimy się, oddamy tamtemu pajacowi to co chciał. I zobaczymy co dalej. Może dostanę jakiś ciekawy przedmiot. To było tutaj? Nie, to było w jakimś pomieszczeniu. Tak, to było w pomieszczeniu i to było tutaj pierwsze drzwi. Okej. I on chciał cokolwiek. Znaleźć skarb, tak dokładnie. Znalazłem skarb. Tak. Mówić, otworzyć do drzwi. A, czyli muszę jakoś mówić, otworzyć do drzwi. Dobra. Otworzyć, czyli dwie takie i jedno da. Nie mam, mam tylko da. Cholera jasna. Dobra, no to wiem co będziemy robić w następnym odcinku. Będziemy szukać wszystkich run. Okej. Nie jest źle. Dobra ludzie, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. I że pewnie was też szokuje ten ogrom wszystkiego tutaj. Ale widzimy się w kolejnym odcinku. No i poszperamy jeszcze po tym świecie na pewno przez jakiś dłuższy okres czasu. Tymczasem trzymajcie się. Na razie. Pa, pa.